To gra Legia, kolejny odcinek. Przemysław Iwańczyk, Bogusław Leśnodorski, Michał Żewłakow jest z nami, dyrektor sportowy klubu, nowy dyrektor sportowy klubu. Tak można powiedzieć o Michale? Ta funkcja została powierzona Michałowi nagle, wczoraj, przedwczoraj, bo właściwie takiego oficjalnego komunikatu w tej sprawie nie było, przynajmniej kibice nie czytali, domyślali się tylko na Twitterze. Od początku sezonu się przygotowywaliśmy, to ja już nie będę zabierał Michałowi głosu. Chciałem się tylko zapytać, dlaczego pan redaktor dzisiaj taki ponury? Pogoda, może ten biomet jest niekorzystny, może dlatego. Ale Michał jest rozpromieniony za to. Dzień dobry, panie dyrektorze. Witam pana, witam wszystkich. Rozpromieniony, no na pewno jest to dla mnie coś pozytywnego, coś przyjemnego. Aczkolwiek w praniu to tak naprawdę problemów przybyło. Jeśli chodzi o tą zmianę, cieszę się, że ktoś we mnie wierzy, że dałem się poznać od tej strony, że tutaj właściciele nie boją się mi powierzyć takiej funkcji. No ja jestem osobą, która będzie raczej tak próbowała wizję klubu, wizję rozwoju klubu zbliżyć z wizją trenera, który w Legii pracuje. To jest tak jakby w ogólnym zarysie. To się oczywiście rozwija na różne wątki, transfery, kadra szkoleniowa, wszystkie sprawy związane z kontaktami, jeśli chodzi o zawodników pierwszej drużyny i oczywiście współpraca z pionem młodzieżowym, czyli z Jackiem Mazurkiem, który będzie odpowiedzialny za rozwój i akademii, i zawodników, którzy są w drugiej drużynie. Trzecią osobą, która w ostatnim czasie też zmieniła tak jakby swoje stanowisko, jest Radek Kucharski, który będzie odpowiadał teraz za scouting, więc wydaje mi się, my wszyscy w trójkę się znamy, wydaje mi się, że mniej więcej mówimy tym samym językiem, więc tutaj w tej współpracy na pewno problemów żadnych nie przewiduję. Dostałeś pieczątkę, wizytówki nowe, nie wiem, samochód służbowy z kierowcą, co jeszcze się wiąże z przywilejami dyrektorskimi? Głównie kłopoty. No ale są jakieś plusy tego stanowiska chyba. Powiem tak, dostałem znowu kolejną porcję zaufania. Okej, okay, ale ja odpowiem na pierwsze pytanie. To myśmy taką próbę struktury organizacyjnej i taką, powiedzmy, wizję i przyszłość widzieliśmy gdzieś rok temu, bo widzieliśmy, że to jest w skrócie od 2 lat, widzieliśmy, że ten klub czekają zmiany. I po tych pierwszych kilku miesiącach, od kiedy ja byłem w klubie, stanęliśmy przed decyzją, czy szukania za granicą doświadczonej ekipy ludzi, którzy zarządzali klubami, czy działem sportowym, czy akademią, czy wieloma projektami, mówię w tej chwili czysto o dziale sportowym w różnych klubach, głównie dużych na świecie czy w Europie, czy postarać się samemu, bazując na ludziach, którzy są w klubie, zbudować organizację, zbudować strukturę, która będzie pchała ten klub do przodu przez najbliższe lata. Wybraliśmy tą drugą drogę i taką naturalną koleją rzeczy jest to, że po prostu kolejne osoby, które są w klubie, zdobywają doświadczenie, idą dalej i tak to sobie wyobrażaliśmy. Jeszcze długa droga przed nami, ale na ten moment jesteśmy zadowoleni. Czasami żartujemy, ale dzisiaj trochę serio weźmy, bo też kibice gdzieś próbują uczynić ze mnie tego, który będzie przekaźnikiem pytań ich do was, czyli do zarządzających klubem. Dlaczego zrobiliście to po cichu? Ta zmiana nie była, nie wiem, oficjalnie ogłoszona na stronie internetowej. W przeglądzie sportowym ukazała się notka na ten temat w sobotnim, zdaje się, wydaniu, ale tak to północy z piątku na sobotę Twitter domyślał się tej decyzji i zadawał sobie pytanie, czy to jest konsekwencja meczu w Danii. Znaczy, no, najbardziej zabawne jest to, że wielu tych, ja zaraz może Michał powie od swojej strony, ale wielu obserwatorów czy komentatorów, tak naprawdę zaczęliśmy funkcjonować w nowej rzeczywistości od początku nowego sezonu i chcieliśmy te pierwsze tygodnie, poświęciliśmy na to, aby cała ta struktura się dograła i żeby każdy po prostu czuł się komfortowo i dokładnie wiedział, co może oczekiwać od siebie nawzajem i kluczem była tutaj komunikacja wewnętrzna i tyle. No ale to jest taka koincydencja zupełnie przypadkowa, czyli mecz, po którym Legia zebrała bardzo surowe recenzje, właściwie nie dająca nadziei na poprawę w kontekście trenera Berga. Czy to nie ma żadnego związku i mecz? Żadnego. Michał już na obóz do Austrii pojechał tak naprawdę przygotowywać się do nowej roli.
Z mojej strony ja byłem przygotowany na taką ewentualność i na taki bieg wydarzeń. Wydaje mi się, że nawet we wcześniejszych artykułach to często gdzieś jeszcze pewnie mylnie tytułowano mnie właśnie dyrektorem sportowym. Aczkolwiek to już od kilku tygodni rozmawialiśmy o tym. Może nie było to tak bardzo rozpowszechnione i rozdmuchane, ale wydaje mi się, że no nie jest to aż takie wywrócenie klubu do góry nogami, żeby wymagało to jakiejś specjalnej pompy. Michał, to teraz zupełnie szczerze. I tak, część kibiców uznała, że jest to zmiana stricte kosmetyczna, że ona nie niesie za sobą żadnych fundamentalnych zmian w kompetencjach ludzi, którzy pracują w klubie, bo koniec końców i tak o wszystkim będzie decydował prezes. Ma taką charyzmę, że choćby cała reszta w strukturze tytułowała się Bóg wie jakimi dyrektorami i kierownikami i tak dalej, czy też menedżerami projektów, no to i tak ostatnie zdanie należy do prezesa i właściwie każde stanowisko ma ograniczoną autonomię na tyle, że i tak w tym gabinecie, czy przy tym stole zapada wszystko. Ja powiem szczerze, że do samych tytułów, czy tam do jakiejś funkcji, to ja nie mam stosunku takiego, że akurat to mnie obliguje do tego, by stawiać weto, czy mocniej uderzać w stół. Wydaje mi się, że my większość rzeczy już wcześniej podejmowaliśmy na bazie jakiegoś dialogu, wewnętrznych przemyśleń. Wiadomo, że chyba w każdym klubie gdzieś ostatnie słowo należy do właścicieli, czy do prezesów. Z mojej strony będą pewnie płynąć jakieś sugestie czy przemyślenia na bazie tego, co doświadczę w kontakcie z ludźmi, którzy odpowiadają za pierwszą drużynę, w kontakcie z zawodnikami. Ja nie jestem tą osobą, która nagle będzie wprowadzać swoje rządy, aczkolwiek no, zawsze swoje sugestie czy swoje pomysły będę starał się zgłaszać. Wyobraźmy sobie hipotetycznie sytuację, że przychodzi hipoteza. Czy ja powiem, że to jest w ogóle w pewnym sensie zabawne, ponieważ my, taki może krótko o tym, jak to wygląda w Europie, to czy nawet w Polsce, czy nawet wśród naszych komentatorów, czy kibiców, czy powiedzmy przedstawicieli mediów, to każdy używa tej funkcji dyrektora sportowego, myśląc o innych kompetencjach, więc tak naprawdę to jest tak, jak cieszę się, że Michał to powiedział, to jest tak, jak powiedział Michał, pewne zaufanie, szacunek, czy estyma, czy pozycja w organizacji, przynajmniej w tych organizacjach, które byłem również wcześniej poza piłką, nie wynikają z tego, że ktoś ma na wizytówce napisany dyrektor, kierownik, czy jakkolwiek inaczej, tylko wynikają z zaufania do wiedzy, doświadczenia i procesu decyzyjnego. I w klubie było tak, że od 2 lat de facto, że większość decyzji było podejmowane wspólnie w wyniku konsultacji i dyskusji z kilkoma osobami. Zależy to od tego, jakiej wagi to była decyzja, jaki był cel przed nami. A w niektórych kwestiach po prostu jest tak, w kilku, że ktoś na koniec musi nacisnąć ten czerwony przycisk, tak? No i rzeczywiście czasami jestem to ja, w innych kwestiach będzie to Michał, czy inne osoby w klubie. Gdybym chciał teraz zabawić się w reportera śledczego, powiedziałbym, zdobyłem tajną listę kompetencji poszczególnych ludzi, o których tutaj była mowa. I tak, Michał, jesteś odpowiedzialny, między innymi tutaj jest 5 takich punktów twoich obowiązków, odpowiedzialny za pierwszą drużynę od strony kompozycji kadry szkoleniowej i zawodniczej. I teraz moje pytanie do prezesa. Wyobraźmy sobie, że Michał Żewłakow przychodzi i mówi, moim zdaniem trenera Henninga Berga, czy byłby to każdy inny, ale no, odnosimy się do sytuacji, która jest obecnie. Henninga Berga trzeba zwolnić. Co robi prezes? Dyskutuje na ten temat. A nie zawierza kompetencjom swojego dyrektora, który ma to wpisane w kompetencje i mówi, dobra, bierzesz za to odpowiedzialność, skoro tak chcesz, to uchylę rąbka tajemnicy, choć nie wiem, czy to nie jest jakaś tam wiedza powszechna. Akurat jest tak, że we wszystkich klubach i we każdych sensownych organizacjach na świecie ten proces decyzyjny jest dosyć znany, czyli we wszystkich, powiedzmy, spółkach, które to są, czy spółkach sportowych, którymi są kluby, na koniec decyzję podejmuje zarząd czy prezes, ale są pewne też wyłączone kompetencje do decyzji właścicieli. I akurat kwestia pierwszego trenera jest wyłączona do
jest w kompetencji mojej, Darka i Maćka i my ewentualne zmiany na tej pozycji to muszą nastąpić w wyniku naszego konsensusu. Michał, rozmawiałeś z trenerem Bergiem po meczu w Danii? Rozmawiałem. Mieliśmy trochę czasu na lotnisku. I do piątku, do 16, tak? To trwało, ta rozmowa? Nie, no mieliśmy taką małą przerwę na sen. Oczywiście po meczu to z doświadczenia wiem, że pewne rzeczy, które się wydają, tak naprawdę po dwóch, trzech dniach nie są wcale aktualne, więc nie ma tutaj jakichś tam konkretnych wniosków, które się wyciąga, natomiast ogólnie rozmawiamy praktycznie po każdym meczu. A Berga bardziej dotknęło to, że drużyna przegrała, czy styl, jaki zaprezentowała? No ja myślę, że wszyscy słyszeli słowa trenera na konferencji. Wiadomo, że pewne rzeczy są... Przerwę Michałowi, przepraszam, Michał, zaraz dokończysz, ale w tych kompetencjach nie wiem, co masz tam zapisane, ale na pewno Michał nie jest rzecznikiem prasowym trenera. A przepraszam bardzo, odpowiedzialny za reprezentowanie Legii Warszawa w obszarze komunikacji, strategii sportowej i drużyny. To można podciągnąć. No kto pisał ten zakres obowiązków? Wspólnie go stworzyliśmy. I tak żeśmy stworzyli ten zakres obowiązków, żeby prezes Leśnodorski od czasu do czasu wpadł do klubu, bo jak ja miałbym decydować o wszystkim, to podejrzewam, że prezes przychodziłby tylko na mecze. No dobra, ale wracając do... Dream scenariusz. Do trenera Berga. Czy on sobie zdaje z tego sprawę, że sprawy zabrnęły bardzo daleko? Krótko mówiąc, już mniejsza o odbiór... Chciałem powiedzieć, że przepraszam, ale uważam, że w tym programie nie powinniśmy narzucać pewnych test, to znaczy... My już się przyzwyczailiśmy do tego, że media zwolniły trenera w klubie, coś nic takiego nie miało miejsca. Nie, chodzi mi o co innego, abstrahuję od oceny ekspertów, dziennikarzy i tak dalej, no bo z nimi albo trzeba, znaczy dobra, zostawmy ten wątek. Myślę, że może pociągnijmy ten wątek, no jest bezsprzecznie, tak, i z tym się zgadzamy, że trener Berg nie ułożył sobie relacji z mediami, z przedstawicielami mediów w ten sposób, że jest jakoś specjalnie grupa sympatyków, którzy chciałaby dużo dobrego o nim pisać, a raczej doprowadził do sytuacji medialnej takiej, że dziennikarze występują z dość dużą większość, z dość dużym, są na dużej kontrze i jest to również jakiś sposób funkcjonowania z mediami czy prowadzenia drużyny. No tak, ale gdyby nawet on te relacje miał, jakie ma i nawet gdyby one wciąż były, jakie są, a drużyna grałaby świetnie, to nie podejrzewam, żeby znalazł się ktoś na tyle ekstrawagancki, kto żądałby w głowy trenera. Ale ja myślę o kibicach, zostawmy dziennikarzy. No jeśli kibice i to, jeśli Twitter jest w jakiś sposób, bo sami korzystacie przynajmniej w dwóch trzecich tutaj, jak siedzimy, wyznacznikiem emocji i... Michał nie korzysta. No mówię, w dwóch trzecich. Standardów... I uważamy, że Twitter nie jest wyznacznikiem emocji, ponieważ wielokrotnie bywa tak na Twitterze. No, najlepszym przykładem jest to, że powiedzmy bardzo pozytywne zdarzenia w klubie są, potrafi 10-krotnie mniej komentować niż mało negatywne. Raczej ja uważam, że Twitter jest siedliskiem hejtu. I tam większość osób, które uzewnętrznia swoje emocje, są to negatywne emocje. Bardzo rzadko, nie dotyczy to tylko Legii i trenera, ale bardzo rzadko, ja jestem aktywnym użytkownikiem Twittera i bardzo rzadko są to pozytywne emocje. No. No tak, ale oni nie robią tego po to, żeby dać upust swojej frustracji, tylko robią to po to, bo klub leży im na sercu i widzą, no jeśli oni się zmawiają, tak, czy to Twitter, czy Facebook, żeby żegnać trenera białymi chustkami na meczu Pucharu Polski z Lechią Gdańsk. No i jakie są wyniki? Nie wiem nawet, ile osób do tego dołączyło, ale sam pomysł w ogóle, że on taki pada, to znaczy, że uznają, że ich drużyna zmierza w złym kierunku. No na pewno jest część kibiców, która tak uznaje, tak. A próbowaliście sondować, jak to wygląda? Bo nie chcę powiedzieć, że powinien zarząd klubu, czy też dyrektor sportowy liczyć się z opinią fanów, albo inaczej traktować ją jako wiążącą. Natomiast gdzieś wsłuchujecie się chyba w ten głos. No, ludzie przychodzą też dla widowiska. Ale w ostatnim tygodniu, czy w ostatnich dwóch miesiącach? No nie wiem, weźmy jako cezurę, postawmy to, co wydarzyło się od momentu uzyskania awansu do Ligi Europejskiej i ta pasca do meczu z Ruchem, zaraz przejdziemy, meczów bez zwycięstwa, która skończyła się w niedzielę. No to w tamtym okresie czasu te wyniki były takie, że było dużo negatywnych emocji i frustracji.
Ja mogę powiedzieć, że bardziej miarodajnie, dla mnie bardziej miarodajnym jest to, co na przykład otrzymuję w SMS-ach, czy w mailach, czy na w tych prywatnych wiadomościach twitterowych i 50-50 się rozkładają te głosy. Ja może tylko dodam tyle, że podejrzewam, że gdyby po meczu Superpucharu z Lechem Poznań mielibyśmy pewnie ocenić wśród kibiców poparcie w stosunku do trenera Berga, to też wcale nie byłoby różowo. Tak naprawdę to później, jeśli się nie mylę, to proszę mnie poprawić, było chyba 7 kolejnych zwycięstw. Więc tak naprawdę sezon piłkarski jest zawsze pasmem pewnych dołków i wzlotów. Oczywiście no, my patrzymy na to, jak trener sobie radzi w sytuacjach podbramkowych, w momentach, kiedy drużyna gra poniżej oczekiwań i nie zdobywa takich wyników, na jakie liczymy. Natomiast no, wydaje mi się, że to też jest decyzja, która nie może być podjęta z dnia na dzień. Na razie, patrząc po meczu z Duńczykami, wygraliśmy mecz wyjazdowy z Ruchem Chorzów, mamy kolejny mecz pucharowy, później mamy Termalikę. Wcale nie jest powiedziane, że tych dwóch kolejnych meczów nie wygramy. I wtedy podejrzewam, że ocena będzie troszkę inna. Ja nie mówię, że ci, którzy kategorycznie nie zgadzają się, czy już nie widzą sensu, by trener Berg był w drużynie, zmienią zdanie. No natomiast, no, tak jak mówił prezes, no, my nie jesteśmy też od tego, by na podstawie takich reakcji podejmować decyzje. Znaczy, generalnie jest tak, że klub, jako my też mamy swoje emocje i często one są negatywne, często pozytywne. Generalnie Legia w przekroju dłuższym, powiedzmy 2,5 roku, czy powiedzmy 2 lat, od kiedy pracujemy razem z Michałem, daje nam więcej pozytywnych zdecydowanie emocji. Ale sensownym jest podejmowanie decyzji już, żeby nie wałkować tego tematu wtedy, kiedy klub traci wiarę, że drużyna może zrobić progres i grać lepiej w jakiejś konstelacji, tak? Czy to zawodników, czy trenera, czy sztabu. Ja dodam tylko tyle, że na wyniki wpływ ma wiele zmiennych i akurat tak się ułożyło w Legii w ostatnim czasie, czego nie było na jesieni w zeszłym roku, że zdecydowana większość podstawowych zawodników, powiem Michał Pazdan, Tomek Jodłowiec, Michał Żyro, teraz Andrzej Duda, zawodnicy czy Iwica Wdolia, którzy jeszcze kilka miesięcy temu stanowili absolutny trzon tej drużyny i zaliczyli taką dobrą jesień, jak ona była w zeszłym roku, są kontuzjowani. Do tego jeszcze dojdzie Michał Masłowski, Mateusz Szwoch i tych problemów jest bardzo dużo i my nie zagraliśmy. I to są kontuzje nie mięśniowe czy wynikające z zarządzania złego drużyną, czy jakiś braku doświadczenia, ale no nie wiem, zawodnik ktoś postanowił kontuzjować Tomka Jodłowca bez powodu, tak to zrobił, tak? Czyli też drugi legionista kontuzjowany. No właśnie, no i w takiej gramy lidze, i czyli nie tyle na wszystko ma wpływ i naprawdę w drużynie, która gra tyle meczów, co gra Legia, gra ich bardzo dużo, najwięcej w Europie chyba, albo prawie najwięcej, w momencie, w którym wypada 5 podstawowych zawodników, jest dużo trudniej funkcjonować, niż jak wszyscy są zdrowi. Michał, zresztą to pytanie do Was obu. Krzywdzące są dla Was opinie medialne, już pomijając, nie konkretyzujmy, które spadają na Legię Warszawa w sytuacji, kiedy ona rzeczywiście ustępuje Piastowi, ale no, Piast jest ewenementem w tym sezonie w rozgrywkach i nie jest powiedziane, że te tendencje utrzyma gdzieś dalej. I chodzi o niesprawiedliwość tych ocen w stosunku do innych drużyn, które powinny być w czołówce albo były typowane do tego, by być w czołówce. Myślę o Lechu Poznań na przykład. Ja myślę, że przez wiele lat przyzwyczailiśmy się, że Legia z drużynami, to oczywiście z pełnym szacunkiem, jak Piast, zawsze wygrywa, czy zawsze powinna wygrywać. Tak jak już wcześniej mówiłem, no w sezonie zdarzają się różne momenty i wydaje mi się, że akurat sytuacja czy nasza, czy tym bardziej Lecha potwierdza, że tak naprawdę zarządzanie drużyną, która gra co 3 dni na 3 frontach, wcale nie jest taka prosta. Czasami jest to łatwiejsze, czasami jest to trudniejsze. No, dzisiaj patrząc na tabelę, oczywiście używając statystyk, w jakiś sposób można się wybronić. Natomiast są też rzeczy, z których my nie jesteśmy zadowoleni i trzeba to powiedzieć konkretnie, głośno i twardo. Z wielu rzeczy jesteśmy niezadowoleni. Ja powiem tylko jeszcze jedną rzecz, że naprawdę stosunkowo prostym jest zrobienie projektu piłkarskiego. Mówię o pierwszej drużynie, bo większość
osób myli, to jakby wrzuca do jednego worka to, co się dzieje w klubie i drogą, którą podąża klub, szczególnie na przykład klub wielosekcyjny, którym jest Legia, a wyniki pierwszej drużyny w krótkim okresie czasu. Więc stosunkowo prosto jest osiągnąć dobre wyniki w krótkim okresie czasu z pierwszą drużyną, powiedzmy, nie wiem, 3 miesięcy czy nawet pół roku, ale już bardzo trudno jest utrzymać pewien poziom wysoki przez sezon, dwa, już nie mówiąc o trzech, i to dotyczy większości klubów w Europie i z bardzo wielkimi budżetami, a Legia jest klubem samofinansującym się, nikt tutaj nie dosypuje co roku pieniędzy do tego, żeby się ścigać, nie wiem, czy z rosyjskimi klubami, czy tureckimi, i to jest zupełnie inny projekt, jak się przez 3 lata gra po 60 meczów w sezonie i utrzymuje pewien wysoki poziom wynikający z procentu wygranych meczów, 3 razy rzędu awansowaliśmy do Ligi Europy i tak dalej. Nie jest to moment, żeby wymieniać sukcesy, których niewątpliwie było sporo, i ocenianie na podstawie wycinka kilku tygodni czy kilku meczów jest na pewno błędem. Choć również prawdą jest to, i nie wiem, co Michał miał na myśli, że klub i wszyscy nie jesteśmy zadowoleni z tego, jak gramy od początku tego roku, i to rzeczywiście trwa kilka miesięcy, i przez ostatnie kilka miesięcy mamy poczucie takie, że powinna drużyna wyglądać lepiej. To Michał, mówiłeś o tym, że trzeba konkretnie o tym mówić, to powiedz, jakie są twoje powody do niezadowolenia? No ja na przykład zdaję sobie z tego sprawę, że granie co 3 dni nie jest wcale łatwe, szczególnie w okresie, nie wiem, 3-4-miesięcznym, ale ja bym bardziej rozumiał, że Legia notuje pewne wpadki, a nie dołki. I tak jak jesteśmy w stanie zrozumieć, że drużyna może u siebie mecz zremisować, czy czasami przegrać na wyjeździe, natomiast kiedy no nie odnosi w ciągu 5 kolejek zwycięstwa, no to nie jest to, o co nam chodzi. Wiadomo, że tak jak mówił wcześniej prezes, ci zawodnicy, którzy jeszcze w tamtym sezonie stanowili o sile drużyny, oni są praktycznie teraz wyłączeni. Ci nowi, którzy też mieli być wzmocnieniem, poprzez różne urazy są wykluczeni. Na pewno to zadania nie ułatwia. Natomiast wydaje mi się, że nawet gdybyśmy spytali samego trenera Berga, to też by zwrócił uwagę na to i powiedział, że do końca z tego, co się dzieje, naprawdę nie jest zadowolony. Jesteś zadowolony, znaczy inaczej, czy podzielasz niektóre jego wybory personalne i nie wiem, konfigurację, na jaką stawia w niektórych meczach? Ja w rozmowach z trenerem Bergiem przedstawiam ewentualnie swój plan, natomiast ja też nie jestem osobą, która może coś, czy musi coś z góry narzucać. Ja mogę żądać wyjaśnienia czy wytłumaczenia, dlaczego akurat tak. Natomiast osobą, która bezpośrednio odpowiada za wynik w danym meczu, jest trener Berg. Ja też sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, że ktoś daje kartkę ze składem trenerowi, no bo to by znaczyło, że jest to niepoważne. Aczkolwiek no, pewne rzeczy bardzo będę się starał, żeby trener troszkę skorygował. Rozumiem, że zapytałeś trenera, dlaczego Wranierz zagrał na środku obrony. Akurat mi się wydaje, że to było bardziej wynikiem chwili potrzeby niż jakiegoś wymysłu trenera. Fakt faktem złożyło się to na mecz, gdzie w pierwszej połowie Lubin strzelił 2 bramki, bo gdybyśmy ten mecz wygrali 3-0, to podejrzewam, że ta decyzja byłaby traktowana jako trafiona. Dlatego pewne rzeczy należy oceniać po jakimś czasie, nie tak na gorąco i od razu. Ja bardziej na przykład zastanawiam się nad tymi zmianami. Na przykład w ostatnim meczu, kiedy prowadziliśmy już 4-1 z Ruchem Chorzów, no ja podejrzewam, że życzyłbym sobie innych zmian, ale... No możesz powiedzieć konkretnie jakich? Jakbyś to widział po prostu, to nie jest przecież podważanie kompetencji trenera. Dla mnie w momencie, kiedy prowadzimy 4-1, gramy z drużyną, która praktycznie jest przez nas kontrolowana, to ja bym chciał, że w momencie, kiedy następują zmiany, to wchodzi zawodnik, na przykład Tryczkowski, który przyszedł, by coś pokazać i coś udowodnić, ma idealne warunki i różnica 3 bramek, nie trzeba wcale skomasowanej obrony. Albo na przykład wpuścić Barczaka, który jest młodym i to są warunki dla młodego piłkarza, żeby nabierał coraz więcej doświadczenia. Wydaje mi się, że akurat gra w takim wymiarze czasowym i zmiany Arka Piecha i Marka Sagranowskiego dużo zmiany tam nie zrobił. Zgadzamy się w tej kwestii z panem dyrektorem. Niezależnie, nie uzgodniliśmy stanowiska wcześniej.
Kiedy Tryczkowski będzie, no bo on chyba już się wypowiadał, że już ten stracony czas nadrobił i właściwie oczekuje teraz większych szans. Czytałem z nim wywiad. Należy się tego spodziewać, że dostanie więcej szans, że trener raczej będzie mu ufał? Ja myślę, że to jest idealne pytanie na najbliższą konferencję prasową. No ja nie chodzę, to nie mogę zadać. Ale poproszę któregoś z kolegów w takim razie. Zapytam o nowego piłkarza. Też wam się za to dostało. Za co? No za nowego piłkarza, którego, z którym podpisaliście kontrakt. Ale my nie ogłaszamy, nie ma w klubie praktyki takiej, żeby ogłaszać przyjścia zawodników, bo to nie był transfer. Zawodników, którzy będą grali w drugiej drużynie. No ale Legia.net chyba podała tę informację. Ale to nie jest nasz portal. No dobrze, ale czego spodziewać się po tym piłkarzu? No, mamy taką praktykę od jakiegoś czasu, zarówno w Polsce, jak i za granicą, to Michał zaraz może powie więcej. Jak uważamy, że są zawodnicy, którzy mogą dodać wartości, w tym wypadku również drugiej drużynie, która gra w trudnej bardzo lidze, a w naszej ocenie mają perspektywy na to, żeby zagrać również w tej pierwszej drużynie za jakiś czas, no to podejmujemy takie decyzje. To była prosta sprawa. Chłopak, który w zasadzie trafił do nas za darmo, wcześniej trenował i z drugą drużyną, i z pierwszą drużyną, oceniliśmy, że jest to ktoś, w którym drzemie jakiś potencjał, więc on przez najbliższy czas, w zasadzie do końca roku, na pewno będzie grał w drugiej drużynie, trenując z pierwszym zespołem, a później dostanie szansę, żeby przekonać do siebie, że jest to zawodnik, na którego warto postawić troszkę mocniej i na stałe włączyć go do kadry pierwszego zespołu. A metodologicznie jest tak, że we wszystkich poważnych klubach w Europie, znaczy nie chcę używać wszystkich, ale w większości, zarówno w drugich drużynach, jak i w tych najstarszych drużynach juniorów, grają zawodnicy nie tylko z danego kraju i w naszej ocenie na 20 zawodników każdej z tych drużyn spokojnie 2-3 to mogą być zawodnicy zagraniczni, którzy wniosą coś innego, świeżego i pokażą coś innego niż to co robimy w Polsce. To jeszcze wrócę do meczu z Ruchem Chorzów, bo gdzieś zahaczyliśmy, a myślę, że to jest spotkanie, które... A na treningach jeszcze dodam pierwszej drużyny. Musi być 22 zawodników. Jak się gra co 3 dni, to jest to tym trudniej. Więc on będzie trenował w ogóle na stałe z pierwszą drużyną, bo w najbliższym czasie jest tak, że my i tak właściwie na większość treningów przychodzą zawodnicy zarówno z drugiej drużyny, jak i z CLJ-ki. Standardowa sytuacja. To do Ruchu Chorzów jeszcze przejdźmy, Michał, jako znaczy inaczej, w tym to spotkanie nie podlega żadnej ocenie w takich kategoriach, żeby poszukiwać mankamentów w grze ofensywnej, no bo wiadomo, jak się skończyło, w jak krótkim czasie Legia strzeliła bramki. Jako byłego obrońcę nie martwi cię stracony gol i też no, sytuacje niektóre powodujące, że rywale z jakąś taką niespotykaną łatwością gdzieś do nich doprowadzą. Nawet jeśli jest to jedna, no to czy to nie wzbudza niepokoju? Dlatego tak naprawdę jak wynik, można powiedzieć, że jest imponujący, tak wydaje mi się, że ocena tego meczu, kiedy się obejrzy go na chłodno, czy po raz drugi, wcale nie jest taka rewelacyjna. No mówię, gra do przodu tak, ale... Mecz, który żeśmy rozegrali bardzo skutecznie. Natomiast jeśli chodzi o sam przebieg meczu, no wydaje mi się, że w dużych momentach tego meczu to Ruch był drużyną, która prowadziła grę. Tak naprawdę gdyby Ruch strzelił, wykorzystał te sytuacje, które sobie stworzył, to wynik do przerwy mógł być 3-3. Bo więc... te statystyki też były na korzyść Ruchu dość wymowne. Tak, ale akurat chyba w sytuacji, w której żeśmy się znaleźli, to najbardziej chodziło o to, żeby przerwać tą ciężką pasę bez zwycięstwa i tutaj zwycięstwo było najważniejsze. No, ciężko rozsądzać i ciężko teraz ganić za styl, kiedy wygrywa się w takich rozmiarach. Ale materiał do analizy jest. Natomiast nie tak? Może to zamazać pewnego obrazu, który mówi nam, że ciągle jest nad czym pracować. A ja może inaczej niż pan dyrektor powiem tak, że jak się strzela w 10 czy tam 11 minut 3 bramki, no to trudno oczekiwać, żeby jakoś specjalnie forsować przesadnie tempo. To jest jedna rzecz, szczególnie, że my tam ledwo zdążyliśmy dojechać tej Danii na ten mecz. A druga rzecz, powiem, mnie to akurat w tej akcji cieszyła postawa Maska,
bardziej niż to, że straciliśmy bramkę, ponieważ to jest zawodnik, traktujemy go jako zawodnika, ja jako legionisty, zawodnika wychowanego w Legii, pomimo że jest dzisiaj zawodnikiem Ruchu Chorzów. Bardzo mu kibicujemy i kolejny raz pokazał, że ma gaz i potrafi to wykorzystać i całkiem on wiedział, co zrobi. Podniósł głowę i od początku chciał tak zagrać. Bardzo fajnie, że to akurat jemu się zdarzyło. To jeszcze na koniec zapytam, bo już pół godziny rozmawiam. Bardziej mnie akurat ta martwiła postawa w pierwszych minutach Mateusza Cichockiego, bo to również jest zawodnik, któremu kibicujemy i również nasz wychowanek, ale później już się otrząsnął i zderzył się z naprawdę wysokiej klasy zawodnikami jeszcze w dniu, w którym im bardzo dobrze wszystko wychodziło, czyli z Nikoliczem i Prijowiczem. Myślę, że odebrał dobrą lekcję i tyle. Zapytam o mecz z Lechem Gdańsk. Jest koncepcja co do składu na to spotkanie? Bo te praktyki poznańskie na przykład, czyli odpuszczamy jeden front na rzecz drugiego, no, każą już zadawać takie pytania nawet. Nie, my rozmawialiśmy z Henningiem. Ja myślę, że trener też już się w jakiś sposób przekonał, że Legia to jest klub, który w każdym meczu musi wystawiać najsilniejszy skład i grać zawsze o zwycięstwo. Nieważne, czy jest to Puchar Polski, czy jest to ostatni mecz grupowy w Lidze Europy, czy jest to mecz ligowy. My gramy o zwycięstwo, taka jest idea i tylko na takiej bazie, wydaje mi się, można stworzyć i konkurencję, i odpowiedni klimat, i odpowiednią mentalność. No my się musimy tego uczyć, musimy praktycznie tym przeniknąć. Nie tylko zawodnicy, ale i trenerzy również. Znaczy ja nawet powiem ostrzej, to jest dla mnie, oczywiście rozumiem sytuację kryzysową i już nie chcę odnosić tego do Lecha, ale w ogóle tak filozoficznie nieakceptowalne systemowe odpuszczenie czegoś w sporcie, a już tym bardziej w Legii. Mogą być sytuacje ekstremalne, które wymuszają podjęcie jakichś decyzji, powiedzmy wyboru priorytetów, ale jest dokładnie tak jak Michał, to znaczy zawsze gramy, żeby wygrać. No dobrze, to skończymy. Czy jeszcze pytania macie do siebie jakieś publiczne? Czy ja, a przepraszam, prezesie, Michał, czy ja dzisiaj mógłbym tak wcześniej pójść do domu, bo wczoraj byłem do 21. Dzisiaj chciałbym dzieci zobaczyć. No tak. Muszę się zgodzić chyba już. No dobra, a Michał, dostałeś podwyżkę w związku ze zmianą stanowiska? Jeśli chodzi o obowiązki, tak. A o pieniądzach słyszałem, że dżentelmeni nie rozmawiają, dżentelmeni je mają. Ale poza obowiązkami ma jeszcze większą odpowiedzialność, to powinno wystarczyć na razie. No dobrze, to nie wnikam, nie pytam. Chcę być dżentelmenem, przynajmniej w waszych oczach. Kłaniamy się. Dzięki. Bogusław Leśnodorski, Michał Żywakow. Dziękuję. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.